Cześć wszystkim. No, chcę nad tym zagadnieniem pogadać trochę głębiej, bo obecnie na grupach komputerowych, na Facebooku czy na różnych kanałach na YouTubie zaczęło się wylęgarnia po prostu pseudo-idiotów, ekspertów, którzy znają się na komputerach, a tak naprawdę za kadrem mają odpalony dodatkowy monitor, na którym ktoś im pomaga i na pewno wyszukuje daną, jak daną awarię rozwiązać, bo ja tak to widzę. Prosty przykład na to, że jestem dobrym ekspertem i wiem, co robię. Gdy właśnie pan z kanału Świat Linuxa miał awarię swojego komputera, tam stacji roboczej, nie wiem jak ona się tam nazywa, to od razu napisałem w komentarzu, że są dwie prawdopodobności. Albo pamięci RAM, albo chipset. Albo proc. Potem się okazało, że proc żyje. No to skoro nie proc, to pamięci RAM albo chipset. No ale potem na końcu znalazł, że problemem były pamięci RAM. A dokładnie profil XMP. Czyli dobrze go kierowałem. No. I to kierowałem doświadczeniem swoim 20-letnim, gdzie miałem takie płyty główne jak zabytek MSI K8T Neo, wersja 1.0. No. Ale bo takie płyty jak Gigabyte, tylko już nie pamiętam dokładnie dokładnego oznaczenia tej płyty, ale była na pamięci DDR2 i tam radiator wymieniałem na nowy, na chipsecie, pasty się wymieniało, robiło się cudawianki, żeby po prostu to działało. Prosty przykład. Ja swój komputer, płyta główna się nazywała wcześniej Gigabyte Z490 Gaming X. Ile tą płytę nie robiłem? Jedną płytę mi zeżarła korozja. No to kupiłem sobie w niemieckim sklepie komputerowym drugą. Przyszła mi pocztą. Kurierem, nie pocztą, chociaż poczta to to samo praktycznie. I podziałała. No a potem pieprznął chipset, bo wszystko sprawdziłem. To nie były ramy, to nie był procesor i9, 10900, 10920 wątków, bo on dalej żyje, jest w innej płycie i chodzi w komputerze warsztatowym. Ale płyta, chipset pieprznął. Na chipsecie był jeden układ upalony, a to dziękuję, do widzenia. Czegoś takiego się nie opłaca naprawiać, bo praktycznie nie da się tego naprawić. No. Często bywa tak, że naprawa jest dwukrotnie wyższa niż kurde kupno nowej płyty. Skąd ja to znam? Ano z tego, bo obserwuję liczne awarie płyt Gigabyte'a, Asusa, Asroka na platformie AM5. Tak, na platformie AM5. Czytam dużo na grupie komputerowej porady komputerowe na Facebooku, że dyski NVMe na PCI 5.0 upalają się. Tak, upalają się, kurwa, piny na złączach. Piny na złączach w soketach procesorów też się upalają na AM5. Po prostu to jest to samo, co było kiedyś, że po prostu... Słuchajcie, Intel rzucił po prostu niedoróbkę na rynek, tak samo AMD. I niech to ludzie przetestują, jak to działa. To samo, co było z Windowsem 10. Też była taka jedna wielka niedoróbka, jak polskie drogi, które się rozpuszczały po Euro 2012. Skąd my to znamy? Albo miasto Otwock w Polsce, które jest jedną wielką Wenecją. Wystarczy, że tam pierdolnie potężne oberwanie chmury. Bo kanalizacja nie funkcjonuje, bo jest zapchana wszystkim, czym się da. No. I powiem wam szczerze, ostatnio właśnie mój kolega miał taki przypadek, że przyniósł kolo do niego właśnie komputer MSI, tam płyta główna MSI Tomahawk, tam procesor i9-14900KS, najpotężniejszy, tam 64 giga RAMu, czy tam ileś, coś tam jeszcze, tam cuda nie widy po prostu. No i on mu zaczął, on nawet nie zdążył dotknąć do tego urządzenia, a tamten już mu tłumaczy, co on ma tu robić, w jakiej kolejności, co ma sprawdzać i jak testować. No to mój kumpel się wkurwił i powiedział, proszę pana, ja to mam naprawiać, czy pan to ma naprawiać? Jak pan ma to naprawiać, to proszę spierdalać stąd. I tyle. To gościu się oburzył, zrobił minę typowego koksa z osiedla, który dawno, no,
Nie miał, nie brał masy na mięśnie i po prostu wziął, wyszedł w cholerę. No. Ale co się okazuje? Po prostu ludzie teraz mają dostęp do niesamowitej ilości wiedzy, a większość z tych osób nawet nie ma pojęcia, co robi. Nawet jeżeli problem jest doskonale opisany w internecie, to nie znaczy, że jak zastosujecie akurat te rozwiązanie, to wam się uda i będzie działać. Tak jak ja dzisiaj walczyłem z czujnikiem temperatury w podgrzewaczu do wody Kospel. Okazało się, że po prostu czujnik temperatury jest walnięty i wymaga naprawy, ale przy okazji wziąłem pastą stykową. Tak, to jest taka pasta, która zwiększa przewodnictwo elektryczne. Posmarowałem wszystkie złącza styków od wszystkiego, nawet od grzałki. Tak dla pewności. Wszystko wyczyściłem, posmarowałem styki w złączach, powpinałem złącza w gniazda i dziękuję, do widzenia. Urządzenie działa prawidłowo. No. Ale po prostu mówię, jeżeli coś jest opisane w internecie, jak rozwiązać dany problem, to nie znaczy, że jak zastosujecie te ustawienia u siebie w komputerze, to to zadziała. Pokazywałem to raz na przykładzie aktualizacji BIOS-u w innym komputerze, że mimo była aktualizacja BIOS-u do innej wersji, to nic nie pomogło. Bo wiecie, co się stało? Na dysku systemowym po prostu wystąpił jakiś błąd w tamtym momencie i po prostu system operacyjny GNU Linux nie mógł utworzyć albo miał jakiś problem ze środowiskiem graficznym. Po prostu cały system się źle zainstalował. No. Ale awaria była bardzo dziwna i po prostu nie szło. System się zaczął uruchamiać, wyświetlało się logo Linuxa Mint i nagle wszystko stawało dęba. Robiły się artefakty i tak dalej. Podejrzenie grafika. Dalsze pamięć RAM. A problemem był sam dysk z systemem. Dlatego właśnie tak wam mówię, że myślcie często i czytajcie dużo, ale jeżeli macie problem ze swoim urządzeniem, laptopem czy czymś, to weźcie to, zanieście specjaliście, który jest w serwisie komputerowym, który bierze za to pieniądze, ale on wam to zdiagnozuje w miarę dobrze. Nie próbujcie robić tego samego w domu, gdzie macie spartańskie często warunki, bo wiecie, nie każdy ma tak doposażoną skrzynkę fachowca jak ja, że ja mam tam dosłownie wszystko i ja nie muszę się martwić. A po prostu często robicie z siebie, przepraszam, że to powiem, ale robicie z siebie idiotów na kanałach swoich. Próbujecie naprawiać rzeczy, których nie potraficie naprawiać. Ja nie mam na przykład hotera, więc się nie biorę za lutowanie zbyt skomplikowanych elementów. Ale jak naprawa listwy antyprzepięciowej czy wymiana pasty termoprzewodzącej w pochłaniaczu wilgoci, no to już jest moja bajka, bo mam do tego narzędzia i umiejętności. Ale jeżeli chodzi o lutowanie bardzo drobnych elementów za pomocą hotera, odlutowywanie układów scalonych, mikroprocesorów, to o nie, ja się za to nie biorę. Bo po pierwsze, nie mam doświadczenia, nigdy nie musiałem tego robić. I kolejna rzecz. Jest to bardzo skomplikowane i trzeba mieć od razu cały park technologiczny, żeby to robić. A często dużo youtuberów po prostu bierze się za to, nie mając żadnej wiedzy, żadnych umiejętności i robią siebie nie dość, że idiotów na swoich kanałach, to jeszcze pośmiewisko. No. Powiem wam tak. Ja w swoich filmach staram się pokazywać jak najlepiej siebie, jak ja wykonuję pewne roboty i tak dalej, instaluję systemy, składam komputery. Najlepszym tego przykładem jest komputer dla rapera. To była najgorsza moja robota, jaką robiłem, dlatego że mogłem się wyłożyć. Tam potem się okazało już po wszystkim, że tam konflikt pamięci RAM był, ale wystarczyło podmienić na dwie inne. Dziękuję, do widzenia. Po problemie. Kolega ostatnio dzwonił, mówił, że zajebiście mu działa. Zresztą pod filmem moim na kanale Komputer dla Rapera macie link do mojego kolegi kanału na YouTubie, gdzie on pokazywał nawet co i tam. Więc powiem wam szczerze, nie jest źle.
Naprawdę nie jest źle, ale ja po prostu robię ten film tylko po to, żeby was ostrzec, że są takie oszołomy, które po prostu, żeby najebać, przepraszam za słownictwo, żeby nakopać sobie subów jak koparką kryptowalut, to oni będą byle co wrzucać, aby tylko publika to oglądała. Na moim kanale może filmów nie ma non-stop dużo, ale jeżeli jak się pojawiają, to są konkretne. Są konkretne, gdzie ja opowiadam o tym i o tamtym w miarę taki spójny, logiczny sposób, a nie jak tępy łoś nawalam formułkami, bo ktoś tam mi pokazuje kartkę, co tam jest napisane. Nie, ja tak nie robię. Jeżeli robię film o systemie GNU Linux, to robię film o systemie GNU Linux. Ja po prostu wycofałem się całkowicie z systemu operacyjnego. Z systemu operacyjnego Windows. Już nie używam Windowsa i po prostu tyle. Bo to nie ma sensu. Okej, okay, dziękuję bardzo. Poczekajcie. Chodzę sobie z pieskiem po lesie, ale patrzcie. Powiem wam szczerze, patrzcie, będziecie świadkami. Nam się napełniło źródełko życia. Powiem wam szczerze, źródełko życia się napełniło. Zobaczcie. Woda z brzozy. Mamy wodę z brzozy. No to teraz wypijemy i poczekamy, aż się na nowo nazbiera. Jak tu, tutaj już nic. Nie wiem, to ktoś wcześniej połamał, ale ja sobie tu naciąłem. I zobaczcie, mamy wodę z brzozy. Piękna woda z brzozy. Będziemy to teraz pić. No to więc widzicie, tak to u mnie jest. Jak nie komputery, to woda z brzozy. Pozdrawiam serdecznie.